Zmiany w rozgrywkach Plus Ligi na sezon 2023-2024 w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu przyszły sezon klubowy został skrócony i będzie trwał tylko 6 miesięcy. Start rozgrywek zaplanowano na 20 października bieżącego roku. W fazie zasadniczej zespoły zagrają mecz i rewanż systemem każdy z każdym. Po jej zakończeniu ostatnia drużyna w tabeli pożegna się z Plus Ligą. W fazie play-off zmierzy się 8 zespołów. W ćwierćfinale i półfinale zostanie rozegrany dwumecz. W przypadku remisu o wygranej będzie decydował złoty set. Finał Mistrzostw Polski będzie się toczyć do 2 wygranych meczów. Mistrza poznamy z końcem kwietnia. Najlepsze siatkarki w kraju ponownie zawitają do Nysy. 4 najlepsze zespoły Tauron Pucharu Polski będą rywalizować o trofeum imienia Andrzeja Niemczyka w dniach 1 i 2 kwietnia. Turniej otworzy mecz grupy Azoty Chemika Police z Grotem Budowlanymi Łódź. W drugim półfinale zagra deweloper z Bella Dolina Rzeszów z ŁKS-em Komerską Łódź. Jedziemy do Nysy po to, żeby wygrać ten puchar i półfinał to jest tylko krok do tego, więc stawiamy sobie cel, że puchar jako nasz cel. No dlatego jesteśmy tak sfokusowane, że robimy wszystko, żeby ten puchar wrócił jednak z nami do Szczecina. Oczywiście tutaj wszyscy zawsze powtarzają, że puchar to ma się rządzić swoimi prawami i tak często bywa, natomiast my tak naprawdę tymi meczami tutaj budujemy swoją pewność siebie, które graliśmy do tej pory i myślę, że dziewczyny przed tak ważnym meczem, jaki jest ten półfinał z Budowlanymi, są przygotowane w pełni. Finał w hali Nysa zaplanowano na 2 kwietnia o 14:45. W niedzielnym sporcie o Polskim Ekstra zapraszamy na rozmowę z jedną z zawodniczek biorących udział w turnieju. Gwardia Opole przed szansą na przełamanie serii porażek w opolskiej Stegu Arenie podopieczni Rafała Kuptela zagrają z Górnikiem Zabrze. W pierwszym spotkaniu ligowym pomiędzy tymi drużynami Zabrzanie pokonali u siebie Opolan 30-24. Na ligowe zwycięstwo podopieczni Rafała Kuptela czekają od 3 kolejek. Teraz będzie o wygraną równie trudno. Górnik ma serię 4 wygranych z rzędu. Zabrzanie to obecnie 3. drużyna PGNiG Superligi, natomiast Gwardia zajmuje dopiero 10. lokatę. Start spotkania w sobotę o godzinie 15:00. Relacja w niedzielnym sporcie o Polskim Ekstra. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle z kolejną szansą na ligowe punkty we własnej hali kędzierzynianie zmierzą się z GKS-em Katowice. W pierwszym spotkaniu tych drużyn kędzierzynianie ograli katowiczan w 4 setach. Wtedy premierowa partia padła łupem gospodarzy 31-29, natomiast potem 3 z rzędu wygrywała Zaksa odpowiednio do 14, 21 oraz 19. Rywalizacja 4. z 12. drużyną w tabeli rozpocznie się w niedzielę o 17:30. W ten sam dzień o 20:30 swój mecz w Warszawie z miejscowym projektem rozegra także PSG Stal Nysa. Przed nami 21. kolejka w trzeciej grupie trzeciej ligi. Przedstawiciele Opolszczyzny będą szukać ligowych punktów w Grodkowie, Pawłowicach oraz w Brzegu. Jako pierwsi wybiegną na boisko piłkarze Polonii Nysa. Jutro o 13:00 podopieczni Łukasza Czajki w Grodkowie zmierzą się z Wartą Gorzów Wielkopolski. O 15:00 zabrzmi pierwszy gwizdek w Brzegu. Walcząca o utrzymanie miejscowa Stal podejmie zespół z czołówki tabeli Ślęze Wrocław. O tej samej porze rozpocznie się spotkanie MKS-u Kluczbork. Kluczborczanie jako jedyni z trójki przedstawicieli Opolszczyzny zagrają swoje spotkanie na wyjeździe. 7. zespół w ligowej tabeli zagra z 11. Pniówkiem Pawłowice. Przed nami pierwsza runda opolskiego samochodowego pucharu rajdowego. W najbliższą niedzielę rajdowcy z Opolszczyzny stawią się na start pierwszego OS-u w Zdzieszowicach o 11:30. Kierowcy rywalizujący w rajdzie 3-krotnie pokonają odcinek specjalny w kierunku Góry Świętej Anny. Następnie rajdowcy także 3-krotnie pokonają trasę w przeciwnym kierunku. Łącznie runda będzie liczyć 74 km po asfaltowej nawierzchni. Do zawodów zgłosiło się 20 załóg w 7 klasach. Tegoroczna edycja opolskiego samochodowego pucharu rajdowego składa się z 5 rund. Zakończenie cyklu zaplanowano w październiku.